zobaczyć, czy Maleśki w karczmie nie ma naszego pranka. Pranek? Wasz pranek tylko łabuda z maciakiem i wiotką w kocacie. A to całe szczęście. Ale widzisz, Katarzyna, jak tak sobie szłam po tego pranka, to tak sobie wejrzałam na ten nasz biedny, przewodni kościółek i tak sobie pomyślałam, mój Boże, lody się rozpoczął, a my, jak te biedne sierony bez proboszcza od lipca zeszłego roku. To racja, to racja. No, proboszcz Mierzejewski to już był staruszek. A zresztą, czy to pierwszy raz proboszcz Graszkowa zarządza naszą parafią? Ale ten kościół to jedna ruina. O wejściu na chór to mowy być nie może. To od dawna. Ja wam powiem, Rozalia, że jak tak dalej pójdzie, to nam kościół zlikwidują. I przyjdzie nam chodzić do Raszkowa, tak jak ludziom z bieganina. Bieganin? To parafia raszkowska. Taki kawał mają do kościoła. Tak, ale na przykład na nabożeństwa majowe to przychodzą do naszego kościoła. A nieraz widziałam od Rostalskiego z bieganina Władzia i Mariannę. Albo Zosię i Stefana od Bornikowskiego. O, pan Kościelny Stefański, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pięknie, wieku mamy. A co pan Kościelny taki poruszony? Coś się stało? To wy kobiety nic nie wiecie. Proboszcza mamy. Taki w okularach. Młody, a przystojny, że ha. Dzisiaj przyjechał, jest też z nim jego siostra i kuzynka. Nazywa się Szlakowski. Leopold Szlakowski. O, Bogu dzień! To jednak parafia zostanie! Właśnie. I ja znowu będę miał zajęcie. A może jest to ten młody ksiądz, o którym mówi legenda, że przyjdzie taki, co zadziwi wszystkich i wzniesie kościół z ruin. Nie drewniany, ale murowany. A w dodatku nie będzie miał na to pieniędzy. A ten taki energiczny, to wie! Rozumiecie? Muszę natychmiast iść do kościoła. Co też ten mój brat zamierza?
Jak znam mojego kuzyna, to nie będzie czasu marnował. Zobaczysz, Lodzie, jak jeszcze ożywi życie w tej parafii. Proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Ja do księdza proboszcza. A, to pan kościelny. Ksiądz proboszcz, ten co wyszedł do kościoła. To ja przepraszam, to ja... Niech pan chwileczkę poczeka, panie... Stefański. Jestem Franciszek Stefański. Panie Stefański, pan tu wszystkich zna i różne stare podania i legendy. Niech pan nam powie parę słów o tych ruinach polu. O, w tej kaplicy znajdował się on dziś cudowny obraz naszej Skrzebowskiej Matki Boskiej. Starzy ludzie powiadają, że bije tam cudowne źródełko. Różne cuda się zdarzały, oj różne. Około 1810 roku obraz trzy razy przenoszony był do kościoła we wsi. Jak to trzy razy? Dwa razy przenosili go w uroczystej procesji i obraz wracał. Dopiero trzecim razem skromnym chłopskim wozem i obraz został. Jakie to ciekawe. Zobaczcie, co znalazły. To są jakieś bardzo stare dokumenty. Wchodzę ja do kościoła, a tu promienie słoneczne tak obraz oświetliły, że poczułem jakąś nieodpartą siłę, że muszę podejść do obrazu i go zdjąć. No i co, kuzynie? Zdjąłem obraz, patrzę, a tam skrytka. Gdzie? Pod obrazem? Tak jest, a w skrytce to. Co to za dokumenty? O, tu jest opis z okresu najazdu Szwedów na Polskę. A tutaj? Tutaj to z pewnością plany kościoła. Spójrzcie. Najstarszy dokument pochodzi z 1663 roku, a my żyjemy w 1935. Toż to całe wieki. Tak, to wyznaczyło, że przyśnił mi się ksiądz Jan Aleksander Baszyński z 1663 roku. On odbudował kościół, a można powiedzieć nawet dwa kościoły, bo drugi w Raszkowie. Tak, moim zadaniem jest wybudowanie nowego kościoła. Rozumiem. Nowego kościoła? Ale za co? Leopoldzie, za co? Sprawdza się legenda. Będzie nowy kościół. Co pan mówisz, panie kościelny? A, nic, nic. Mówię tylko, że kiedyś proboszcz Julian Ehaust chciał kościół pobudować. Ale podczas jego pobytu w sanatorium ktoś podpalił owczarnię i inne budynki gospodarskie. To było jakoś pod koniec ubiegłego stulecia. Patrzcie! A, bo ktoś chyba ważny.
Panie kościelny, co pan tak pędzi? Lecę na probostwo. Ksiądz proboszcz ma gości z Raszkowa. Sam burmistrz Zieliński z raszkowskim proboszczem Winnickim przyjechali. Słyszeliście, Rozalia, że we wrześniu podobno do Raszkowa przyjedzie August Chlon, prymas Polski. Sam prymas? O, to będzie trzeba do kościoła iść do Raszkowa. Tak, ale będzie narodu, na pewno. Zaszczytu, jaki spotyka waszą parę. Ale mam nadzieję, że i nasza mała parafilka będzie kiedyś dostatnia i sławna. Słyszałem. Ma ksiądz proboszcz plany zamaszyste. Śmiałe, bardzo śmiałe. To prawda. Budować kościół bez funduszy, toż to przecież czysta utopia. Z Bożą i ludzką pomocą pragnę tego dzieła dokonać. Na razie zbieramy grosz do grosza. Noszę się nawet zamiary napisania małej książeczki o kościele z Krzewowca. Księże proboszcz, niech mnie ksiądz źle nie zrozumie, ale my w Raszkowie wiemy dobrze, jak trudno w obecnej dobie cokolwiek wyremontować czy też wybudować. Trudno odmówić racji panu burmistrzowi, a przecież raszkowska parafia duża. A tu, drogi sąsiedzie, cóż, mizeria i jeszcze raz mizeria. Ja jednak wierzę, że Matka Boża mnie nie opuści. Wskazała mi bowiem miejsce za obrazem, gdzie cała historia tej parafii schowana była. To widzę, że księdza nie da się żadną miarą odwieść od tego karkołomnego, moim zdaniem, zamiaru. Cóż, ksiądz jest jeszcze młody. Gorąca, można powiedzieć, głowa. Jak ksiądz uważa? Ja jednak w dalszym ciągu będę księdza ostrzegał, bo przecież z pustego to mi sam Salomon nie naleje. Parafię z Krzewowską trzeba powiedzieć. Powiedzieć? Jakim to sposobem? Przecież to jasne jak słońce na niebie. Wierni z Bieganina omijają nasz kościół, bo ich parafialny w Raszkowie. Bieganin powinien należeć do naszej parafii. No, podziwiam. Panie burmistrzu, tak będziemy już wracać. Dziękuję. Oczywiście, z Bogiem, ludzie ucieszą. Będą mieli blisko.
nie wszyscy. Mój kuzyn, to rzeski wale, ten, co ma sklep w bieganinie, mówił, że niektórzy są przeciwni. A czemu przeciwni? Podobno jeden taki mówi. Dopiero co by płacili podatek kościelny na organy w Roszkowie. A jak nas przyłączą do Skrzebowych, to znowu trzeba będzie płacić. I to nie mało, bo na budowę kościoła. Rzeczywiście, nie będzie łatwo. A no nie będzie. Udało mi się tę książeczkę napisać. A sobie zaplanowałem, że do wszystkich świętych powinienem pisanie zakończyć. Na szczęście udało się. Co prawda niewielka to broszurka, ale mam nadzieję, że wielu ją kupi. Tak, tylko najpierw trzeba ją wydrukować. A z tym może być spory kłopot. Powiedz wreszcie, Lodziu, jak będzie wyglądała ta twoja suknia ślubna? Przecież w grudniu wychodzisz za mąż. Bardzo się cieszę, Marysiu, że ślubu udzieli nam mój kochany brat Leopold. A co do sukni, to... Proszę. Proszę. Niech będzie pochwalony jedno z wielki wieków, amen. Proszę mi wierza. Chciałam dać nam sześć miesięcy moich kuchni. Julianny, Karola Stelsu. Proszę, niech pani usiądzie. Czy ojciec pani to ten nauczyciel? Tak, mój ojciec był nauczycielem w tutejszej szkole. Ja mieszkam w Poznaniu. Nazywam się Weronika Drakowa. Każdego roku przyjeżdżam na grób moich rodziców i odwiedzam przy okazji krewny. Ma pani tutaj rodzinę? Tak, jestem spokrewniona z rodziną Piekiełków. A przecież mam Krzyśniaka. A któryż to? No, Mariany Sójka. A, no proszę, Sójka. Rzadko bywam tutaj, co prawda. Prowadzimy z mężem drukarnię w Poznaniu. I dlatego czasu zbyt wiele nie mam. Drukarnię? Czy ja dobrze słyszę? Nie. Pani mi z nieba spadła. Prosto z nieba. Nie rozumiem. Ksiądz właśnie napisał książkę o naszej skrzydłowskiej parafii. Teraz zachodzi w głowę, jakby ją wydrukować. I to chyba powinien być spory nakład. Widziała pani nasz kościół? Tak, jest bardzo pod upadłym stanie. Prawie ruina. Mam w planie wybudować nowy kościół. Murowany. A prawdę mówiąc, powinno stanąć tu sanktuarium. Sanktuarium? 2 miesiące temu odwiedził naszą parafię prymas Polski, August Klon. Prymas? Tutaj? Strzebowy? Był zaledwie parę godzin, bo w Raszkowie obchodzono uroczystości Kongresu Eucharystycznego. Wprost nie do uwierzenia. W kazaniu wyraźnie zasugerował, że taki skarb, jakim jest obraz loretański, cudami słynący, potrzebuje oprawy. Dlatego trzeba zbudować tu sanktuarium. Boże, sanktuarium? Rozumiem, że ta książka ma być odprowadzana jako cudziełka, tak? Tak, właśnie tak. Wydaje mi się, że to nie wystarczy. Zdaję sobie z tego sprawę. Od jakiegoś czasu zbieramy już fundusze, a to na festynie z loterią, a to jakieś kwesty, teraz ta książeczka. Bardzo liczę na naszą polską arystokrację. O tak, możni bardzo często byli fundatorami wielu sakralnych powiedzeń. I są do tej pory. Jestem spokrewniony z księżną Lubomirską. I tą drogą będę szukał dalszych funduszy. Przepraszam, a architekta przecież ma? No tak. Nie, jeszcze nie. Mogę polecić architekta z Poznania. Nazywa się Józef Berenger. To doskonały, zasłużony człowiek w budownictwie i pracuje również w sądach atrakcyjnych jako rekrutacja. Znamy się tyle lat, mogę w czystym imieniu go polecić. Bardzo się cieszę. Chętnie skorzystam. Bóg mi panią zesłał. A drugiem, jakie pani? Również się cieszę?
że mogę zrobić coś dla parafii, w której się urodziłam. Wydrukuję tę książeczkę darmo. Darmo? Niech Bóg pani wynagrodzi taką szlachetną. Trzeba by było mówić szczegóły. Wielkość nakładu, rodzaj papieru. Sądzę, że część powinna być wydrukowana na papierze lepszego gatunku. Pozostała na nieco gorszym. A co zaś się tyczy pana Belendera, zostawię proboszczowi wizytówkę jego i numer telefonu. Z tego względu, że jak jadę do Poznania, porozmawiam z nim. Na pewno się o wszystkim dowie i zgodzi nam. Wielkie, wielkie Bóg zapłać. Zatem proszę o rękę. Proszę bardzo, rękowic. Przyjmę. Co pisze pan Wellinger. Józef Wellinger, Poznań, dnia 20 marca 1936 roku. Wielebny księże proboszczu, byłem w dniu dzisiejszym u pana konserwatora doktora Dalbora, oddając mu osobiście pismo księdza proboszcza, gdyż go wczoraj nie zastałem. Co się tyczy wykonanych przeze mnie pomiarów starego kościoła, to plan oczywiście uskuteczny. Plan pójdzie jeden do Warszawy, drugi pozostanie w archiwum województwa. U pana Pływaczyka byłem, o wydzierżawieniu względem o sprzedaży absolutnie nie myśli, on przeciwnie. Zamierza puścić cegielnię dobrze w ruch, ażeby chociaż w pewnej części powetować tutaj poniesione sprawy. Zresztą jedzie on dzisiaj do Moszczanki. Zabiera paczkę dla księdza proboszcza od pani Bilakowej. O co go prosiłem, co z chęcią uczynił.
Pani Wilakowa poleciła mi donieść, że ma już wydrukowaną większą ilość broszurek. Widzicie? Właśnie jej. Następnie wykonaniu gorszym następnie wypadną znacznie lepiej i na lepszym papierze. Zapytuję równocześnie, czy ksiądz proboszcz zamierza się zająć wysłaniem broszurek przez pocztę, czy też pani Wilakowa ma już przygotować opaski? Nie wiem. Zobaczymy jeszcze. Możliwe, że w niedzielę będzie pani Wilakowa na miejscu, to a po sprawie jeszcze sama pomoże. Łączę wyrazy z szacunku, z poważania. Roku. Wielebny ksiądz proboszcz Frankowski z Krzewowa. Wielebny księżyc proboszcz potwierdza odbiór pisma z daty 29 bieżącego miesiąca. I opowiadam, że plany leżą w województwie i czekają na wyrażenie zgody przez komisję. Pismo, które zabrałem do kurii arcybiskupiej, oddałem osobiście. Zobaczcie. Po odebraniu planów moich z województwa przedłożę takowe natychmiast kurii. Co się tyczy dostawy cementu, to pertraktuję tutaj z różnymi firmami i ta firma odbierze ode mnie w zastępstwie księdza proboszcza zlecenie na dostawę, która mi najwięcej dostarczy gratisowego cementu do budowy kościoła w Skrzewowie. Po kilku dniach znowu doniosłem dalszy plan. Odnośnie umowy zamierzam otrzymać od księdza na piśmie dodatkowe zlecenie na kierownictwo budowli kościoła. O wyraźne zawarunkowanie przy spisaniu umowy w obecności księdza proboszcza i pana kierownika szkoły jako zastępcy przewodniczącego pana Sosy.
Proszę księdza, proszę księdza! Jakiś wielki, bogaty powóz zajechał! A, to księżna Lubomirska! Proszę, witamy cię, kuzyneczko, w naszych skromnych progach. Witamy! Bardzo się cieszę. Mam, kuzynko, do ciebie ogromną prośbę. Domyślam się, że chodzi o finansowe wsparcie budowy naszego kościoła. Bardzo chętnie się przyłączę do tak chwalebnego czynu. Leopold robi co może, rusza niebo i ziemię, żeby tylko zdobyć fundusze na tę budowę. Ostatnio nawet książkę napisał o naszym kościele. Teraz ją sprzedajemy. Naprawdę? Pokaż, czym będzie. Leopoldzie, niedługo płynę do Ameryki. Spotkam się tam z wieloma zacnymi ludźmi, między innymi z rodziną Kennedy. Zabiorę ze sobą te książeczki. Polonia amerykańska z pewnością nie będzie. Opatrzność nade mną czuwać nie przestaje. Dziękuję ci, kuzynko, z całego serca. Każ zaraz zapakować jakąś pokaźną ilość egzemplarzy do mego powozu. A teraz oprowadź mnie, mój drogi, po budowie. Widzę, że nie zburzyliście starego kościoła. Budujecie nowy obok. Tak, myślę, że w przyszłym roku, może późną jesienią, kościół stanie gotowy. Plany miałem wielkie i takie też były projekty. Niestety nie stać nas na tak wielką budowlę. Projekty uległy zmianie. Ale dużo wkładu chyba dają sami parafianie. Konie, praca na budowie. Tak, ale to jeszcze wszystko mało. A obraz? Obraz jest najważniejszy. Uroczyście przeniesie ze starego kościoła do nowego. Widzę, że wszystko pięknie zaplanowane. Życzę ci, żeby wystarczyło ci sił na doprowadzenie tego dzieła do końca. A ja ze swej strony zrobię wszystko, co będę mogła, aby ci w tym dopomóc. Wielu. Dobrze, ojcze. Dziękuję.
nasz miły gość. Witam serdecznie. Uprzedzono mnie o wizycie księżnej pani. Witam pana, panie Kiemelki. Wiele dobrego słyszałam o panu i o pani rodzinie. Miło mi to słyszeć. Proszę spocząć teraz. Bardzo proszę. Konsekrowano go na pewno w 1904 roku. A pamiętam to dokładnie, bo miałem wtedy 16 lat. Same przygotowania, sama budowa trwały grubo ponad 10 lat. A oto mój syn John Fitzgerald, a to księżna pani Lubomirska. Potrafię o czym, o które prosiłeś. Dziękuję. A tak, stara Anglia. Mój syn w ubiegłym roku rozpoczął studia polityczno-ekonomiczne w Londynie. Niestety żółtaczka przerwała tę edukację. O, to przykre. Wracając do pani misji, księżno. Jak nazywa się ta miejscowość, w której powstaje nowa świątynia? To maleńka wioska. Leży w regionie, który nazywają Wielkopolska. To parafia Skrzebowa. Nie mam rady. Polski język jest naprawdę bardzo trudny. Mam wielu kolegów w Polsce i wie, że niektóre słowa są nie do wymówienia. To prawda. Pozwól, ojcze, że już mówię. Jestem mówiony. Tak, i spokojnie. Dziękuję za wszystko. Dziękuję. To jest mój drugi syn. Ma lat 19. A najstarszy syn, mój wiernik, też Józef Patryk, ma lat 21 i niesłychaną smykalkę do polityki. No cóż, każde z dzieci jest inne. A nie chwaląc się, mamy ich 9. Tak, 4 synów i 5 córek. Najmłodszy Edward ma dopiero 4 latka. Wnioskuję zatem, że Ruth Kennedy nie zaginie. I ja tak myślę. Też tak myślę, księżno. A wracając do pani sprawy. Chętnie rozpropaguję tę broszurkę wśród swoich znajomych.
Sam pochodzę z rodziny katolickiej. Mój ród pochodzi z Irlandii. Zawsze chętnie wspierałem i wspieram wszelkie inicjatywy związane z Kościołem katolickim. Księżno, w tym wypadku może pani na mnie całkowicie liczyć. Bóg zapłać. Wiedziałam, że tu za oceanem znajdę wsparcie dla tej małej polskiej paradki. Ale nie jest mi odrażka? Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Także w imieniu parafian i proboszcza księdza Szwankowskiego. Ja również dziękuję i zapraszam do obejrzenia fotografii z Londynu. Proszę bardzo. Najlepiej zorientowane parafianki.
pytania. Po oklaskach rozumiemy, że się sztuka podobała. No, kawałeczek historii troszeczkę podkolorowany, że tak powiem, że było ciekawie. W każdym razie dziękujemy bardzo za przybycie, a wszystkim uczestnikom, aktorom i tym, którzy nam pomagali, szczególnie panu Pawłowi Mochowi za piękną scenografię, która również dla państwa oglądała. Tutaj jeszcze ksiądz proboszcz powie, tak? Ksiądz młody, bo czekaj, jeszcze ksiądz złapał. W imieniu aktorów, może nie aktorów, bo to zbyt dalekie idące słowo, amatorów, tak powiedzmy, dziękujemy cioci Uli Urszuli Wrus za to, że nas tutaj przygotowała, za cierpliwość. Państwu też dziękujemy za tak liczne przybycie. Powiem, że nie spodziewaliśmy się tego. Drewa tam czasami nas zżerała, ale mam nadzieję, że nie było to widoczne. To dzięki, to zasługa naszej cioci Urszuli Wrus. Dziękujemy bardzo naszej koleżance. Pan Karol Marszał nakreślił trochę, co w tym roku żeśmy zrobili, co się działo. Dzisiaj przeżyliśmy, myślę, właśnie tą historię, jak doszło do budowy kościoła. Może trochę upiększono, ale ona jest rzeczywiście oparta na faktach, które udało nam się, dotrzeć. O nich też opisuje książka, którą można nabyć również po tym spotkaniu. Dziękuję wszystkim za przybycie, za to wspólne przeżycie tego wspaniałego przedstawienia, już pani Żuli Brusa, napisanie scenariusza, a potem napisać to jest jedno, jeszcze trzeba było przełożyć na praktykę, czyli na samo przedstawienie i wszystkim występującym aktorom, także zespołowi swojacy, zarówno ludzie młodszy, jak i starszy. I cóż powiedzieć, zaprosić w środę o godzinie 18 mamy przeświętą i nowennę do Matki Bożej Skrzepowskiej. Czujmy się wszyscy zaproszeni, szczególnie darczyńcy, ofiarodawcy renowacji obrazu i koron Matki Bożej Pana Jezusa. Będzie korona Pana Jezusa przywieziona w środę, będzie prezentacja tej korony. Później będzie krótka prelekcja Pani Anety Wrac na temat, jak doszło do budowy kościoła w Skrzebowej. No i w niedzielę główne uroczystości o godzinie 11:00 przybędzie do nas ksiądz biskup Edward Janiak, ordynariusz kaliski od prawie przeświętą, powie słowo. I tą mszą świętą zakończymy uroczyście obchody naszego jubileuszu. A po południu jeszcze będzie powtórka przedstawienia już w Raszkowskim Domu Kultury, również o godzinie 15:00. A więc jeżeli ktoś nie był dzisiaj, to też zaprośmy go na najbliższą niedzielę. I niech wspólnie z nami przeżyje to, co się działo tutaj 75, 6, 7 i więcej lat temu. Dziękuję. Gracias.